Dawno to nikt nie chodził chyba. Jest dużo pajęczyn. Zobaczymy, co w ogóle tam słychać, bo byłem ostatni raz tutaj we wtorek po szkole. I zobaczymy, czy coś tam jest nie tak. Nic. Tutaj też jego kukurydzy nie ma. Chociaż nie wiem, ale chyba nie był tutaj nikt. Nie ma tu nic. Czy jakieś grzyby są? Zaraz zobaczymy. Ale na razie nic nie widać zbytnio. Kurde, ale tu jest takich puszek starych śmieci. Ale tu nie ma nic. Tu nie ma grzybów. A powiedział, że te hazołki tutaj lubią właśnie wyskakiwać. Może miał inne myśli o innym miejscu. Ale jak widzicie, nie widać nic. Nie widać nic. Całą wyspę przeszliśmy. Nie ma nic, czyli trzeba się przebrać w dawny strój. Jedziemy teraz na prawiki. Poszukamy prawików, czy są na miejsce prawikowe. Miejsce od XX lat i sprawdzone miejsce. Bo tam naprawdę jak jest mokro i dobry właśnie pora na grzyba, to on zawsze tam wychodzi. I jest to praktycznie w pośrodku lasu. I zobaczymy, ale nic, tu trzeba się zbierać, przebrać się i jedziemy. Kamerę chyba nie pozakładali na tym. Tam jest takie małe bąblowanie przy lilii. Może akurat tam jest lin. Tam tak widać, tego nie będzie z kamery widać, ale bardzo mi to przypomina lina. Chociaż i tak już przekwita to wszystko, co gdzie jeździliśmy, to już wszystko przekwita, już zieleń się robi inna. Wszystko się robi, wszystko inne. Trzcina już dostawa, jakiego szlagu dostała trzcina. Zobaczcie, już się cała robi brązowa. Ach, szkoda tych takich super dni. Ale tam mógł żerować, tak częściowo, wiecie o co chodzi. Pod liliami pływa i coś tam szkubał, na przykład na lilii czy coś. I tam albo ten korzeń, tam te gazy bagienne wydał, czy coś w tym stylu. Ale tutaj nie ma nic. Czy ktoś tu był? No ciężko mi określić, chyba nie, bo w koszu nie ma nic innego, chociaż to mnie zastanawia, ta kukurydza tutaj z góry, ale może akurat to nie jest nasza. Ale nie widzę białych robaków, czyli on tu raczej nie był. No ale tak, to nic nie ma. No, spróbuję tutaj dzisiaj wieczorem jeszcze przyjechać na lina, ale to się jeszcze wszystko okaże. Myślę, żeby nawet żerował przez tą pogodę, bo jest naprawdę piękna i soczysta pogoda na lina, żeby wieczorem był cień. Może akurat tam się zrobił cień, bo słońce zachodzi tam, czyli tam już jest cień, czyli może akurat już mu popasowało z tym cieniem. Ale już widać, że się lilie chowają pod wodę. Przychodzi okres szczupakowy, musimy się pożegnać z linem. Już nie będzie tak dużo filmów z linem, nawet nie było dużo, ale już nie będzie, no bo widzicie, co się dzieje. Lilie się chowają, trzciny robią się brązowe i jak później siedzieć na rybach w takim klimacie szarości i ciemności. Nie opłaca się, ciemno już jest szybko, ryba chyba żeruje nawet i albo bardzo w czas rano jeszcze o ciemku, albo później jak już jest ciemno i rano przyjeżdża, to tylko zastaje jakieś miejsca pobąblowane, w których musiał żerować i te bąble się jakby zostawały tam duże przez parę godzin, jakby te miejsce z tych bąblami było, bo nie było wiatru, nic nie było. No i później jak przyszło słońce, to one poznikały, bo się zrobiło ciepło i zaczęły parować te bąble i pękać, no. I tak to wygląda, no. Więc nic, tutaj musimy czekać i lecimy na grzyby, teraz jest sezon na grzyby, a później będzie szczupaki, później będzie lód, później będzie tam się lin pokazał tak fajnie, potem będzie lód, a później będzie zaś szczupak, a później będzie znowu w czerwcu, maju już będą wyprawy na lina, zobaczymy jak będzie ze szkołą, myślę, że będzie ok, więc lecimy. Spaczałem się właśnie chwilkę,
I tam w oddali widać fajne oczko, takie, którym nie ma już lilii, czyli lilie znikają pod wodę. I tak myślę soczyście, czy nie zacząć spinningować właśnie na te przynęty, co mam, te kaczki ze sawagę albo te szczury, ale szczury jeszcze nie, bo mogą być te lilie troszkę pod wodą i szczur będzie haczył, ale kaczka fajnie właśnie pływa, tam coś się pojawiło, coś goniło, szczupak, okuń mały. Tam oddali, tutaj jest fajne miejsce, idzie przejść w wywoderach i tam porzucam albo dziś wieczorem, albo jutro, zobaczę, przejdę się tutaj przy trzcinach i żeby tu nie spłoszyć lina i przejdę tam. Jak się nic nie będzie działo, to siedzę na linę, albo siedzę na linę, a jutro powinna szczupaka, zobaczymy, ale już można atakować. Szczupak się pokazuje w słońcu, woda jest zimna, czyli atakuje i zobaczymy, może akurat się będzie udawać, więc zobaczymy później, czy będzie brał. Na pewno będzie brał i może tam jest szczupak, bo tam się właśnie pokazywał, bardzo fajny szczupak. Jak tutaj łowiłem, zawsze się tam ciepał pod tymi trzciniami, sztos szczupak, taki naprawdę metrowa jak nic. Pogonimy za szczupakiem, ubieremy się właśnie dobrze, w woderach ciepło i pójdziemy tam, ale dopiero wieczorem. Teraz lecimy na grzyby. Właśnie jesteśmy na naszym prawikowym miejscu, które naprawdę prawiki fajnie wychodzą. Będziemy sobie szukać naszych No i dobra. Co jedynie mogę jeszcze powiedzieć o moim sezonie na lina. Powiem tyle, że na początku wakacji, czy tam nawet na live'ach mówiłem, że chcę właśnie się obstawić tego lina na tym moim stawie, bo dużo ludzi właśnie mówiło, że jest tam na lina, bo lina tam jest dużo. No to zacząłem jeździć na tego lina w czerwcu, pod koniec czerwca, początek, tak środek czerwca, coś koło tego. No i dobra, zacząłem jeździć, łowiłem, nic nie wyciągałem, łowiłem takimi metodami tak jak zawsze, czyli spławik, kurde, 4-5 gramów, to był minimum, czyli ostro jechałem z tymi linami. No i przez to właśnie ani jednego nie wychwyciłem. Później kupiłem sobie białe robaki i mi się zaśmierdził trochę. No a ponoć lin nie lubi amoniaku, czyli tego smrodu, i odstrasza to ryby. Na przykład na leszcza jest dobre właśnie takie coś. No to stwierdziłem, że coś tu halo nie tak. Później przyszedł do mnie jeden znajomy, którym mówiłem już szczupaki w tamtym roku. No a później mi się ukazał taki kolega Michał, który mnie w dość dużej mierze nakierował. Powiedział sobie tak, to tak, to tak. Tu gruntu tyle, tu spławik minimum, maksimum, znaczy się 1 gram. Bo jak chcesz coś chwycić, to musisz być delikatny, to jest dziki staw, powiedział mi. No i prawik. No i słuchajcie, ej, tu jest ich parę. To prawiki będą? Tu jest ich parę. O, ale grzybobranie, panowie. No i postanowiłem, że zmienię właśnie to wszystko.
I patrzcie. Sorki, że wyrywam z grzybnią, ale nie wiem tego tym nożem uciąć. Ale super zdrowe. No i postanowiłem właśnie to tak zrobić, tak mi to kazał, tak mi to mówił. Zrobiłem to. No i udało się. Pierwszego lina właśnie wyciągnąłem, jak mój kolega czyścił staw, przyjechałem dokładnie. Patrzę, co on tam odwala. Właśnie wciepłem moją wędkę i od razu zaraz się pojawił piękny lin się pojawił, nie wiadomo dlaczego w takim jakby to powiedzieć, w tym sprzątaniu, w tym szumu wziął, ale się okazało później, że jak się woda poruszy, to naprawdę bardzo pięknie biorą. Bardzo pięknie biorą, powiedział mi, że to był twój idealny czas. No ja mu podziękowałem, że jakoś tak mi to pomógł, nakierował mnie i tak dalej, bo naprawdę kolega to jest super kolega, nakierował mnie, dużo ludzi właśnie jakby tak on unikał, on jakby odstraszał, chodzi w tym stopniu, że mówi, że tu nic nie bierze i takie tam robił, bo no nie chciał, żeby mu tam chodzili na ten staw. No ale naprawdę, słuchajcie, pięknie. Piękne grzyby, młode. Trzeba tu pochodzić troszkę dłużej. Tak jak mówiłem, że się tu prawie może ciepnąć, jednak ciepło. No i złowiłem pierwszego lina, potem drugiego, trzeciego, czwartego. Wypuściłem wszystkie, oprócz tego jednego, którego wziąłem właśnie do stawku. Rzecz właśnie najgorsza się stała, że ten lin zdechł. Nie wiem, z jakiego względu on zdechł. Taki trochę ten grzyb był. Tydzień przeżył w tym moim... Znaczy moim... w tym, tam też jest prawik, tydzień przeżył właśnie w tym, kurde, to jest niemożliwe, jasny gwinter, ała, teraz żem rozgniótł prawika, tu jest kolejny, a tam jest znowu kolejny, bo taki biały, to dlatego go rozdepłem, nie wiem czemu przeżył, znaczy czemu zdechnął, może być, że on jakby, jak wbił się mu haczyk wtedy, bo to był ten lin, co mu się tak haczyk wbił i on tak wyskoczył z tej wody. Kurde, ale byście to mieli widzieć, jak on wyskoczył z tej wody, no i kurde, się wystraszyłem w pewnym momencie, bo no siedziałem sobie spokojnie, zaciąłem rybę, a ta ryba w tym zacięciu od razu mi wyskoczyła z wody jak szczupak. Wystraszyłem się, co mu się stało. Potem już tak miałem takie myśli, jak go holowałem, że na pewno się mu wbiło gdzieś, gdzie mam ostry ból mu się zrobił. No, ale słuchajcie, udało mi się go, ale jeszcze nie miałem wtedy tego odkażacza. Kurde, to jest niemożliwe. Jeszcze nie miałem wtedy tego odkażacza. I powiedział mi, że mógł dostać zakażenia. Ryba, która ważyła 2 kilo, poszła na spacer, poszła do nieba. Szkoda jej te ryby, bo naprawdę ryba była super. Szkoda mi naprawdę, bo no chciałem właśnie tego lina jakby tak... Kurde. W stawku się nie da rozmnożyć ryby, ale no może by akurat, bo chciałem mu właśnie jeszcze samicę załatwić, jeszcze jedną złowić, no ale się nie udało to jednak. Szkoda mi tej ryby, bo ryba była naprawdę piękna, okaz był. No i tak też z jednego punktu widzenia myślę, czy on czasem z głodu nie zmarł, czy coś, czy się po prostu nie zaklimatyzował. Tak też właśnie myślę z tego względu, no patrzcie jak pięknie pobrane, same prawiki. Prawie jeden tam jest chyba hazuk. No i się tak właśnie myślę, czemu takie coś się stało. Szkoda mi tej ryby, bo ryba naprawdę była zdrowa, kolorystyka fajna była tej ryby. No naprawdę szkoda mi. Nie, chyba to nie mi chodzi. Naprawdę ryba była super.
kolejny, ale to jest hazuk. Dwa hazuki. Ryba była super. Na następne wakacje mam w planie jechać z moją dziewczyną na do hodowlę albo do od razu kupić jakieś już takie 20-centymetrowe liny, amury i karpie. Bo karpia tam nie ma, a był. A z tym, a z... Czego tam jeszcze nie ma? Amur chyba był, ale on się nie rozmnaża w warunkach. W naszym klimacie się nie rozmnaża. Dlatego chcę jechać do hodowli po ryby, bo chcę odnowić właśnie ten taki klimat tego stawu, tak? To kiedyś mi opowiada, jak to było. Powiedział mi właśnie wtedy, że kiedyś to właśnie było, tak można powiedzieć. Przyjechał, kurde, to karpie, wszystko tam było. Amury jak wzięły, to odcinał żyłkę, bo nie było sensu go holować, bo powiedział, że go holował. Już go miał przy brzegu i znowu poszedł i się wkurzał i odcinał żyłki. Wszystki zestaw, wszystko poszło. Chyba prawik. Dobra, prawik. No i... A później jeszcze pojedziemy na road cupy. Jak ktoś zna śląski, to zaraz będzie wiedział, co to znaczy road cupa. No, szukając sobie, chyba natrafiłem na prawika, ale nie wiem, czy to będzie prawik. Chyba nie. Ale taki duży grzyb, patrzcie. Złudzenie prawika walne niesamowite. Tu ślimak żeruje. A to prawie jak prawi wygląda. Szukając chwilę road cupy, to jest ten grzyb. Road cupa. Teraz wiecie dlaczego, bo road znaczy po niemiecku czerwony, a kapa to kapelusz. No i do następnego.